Na początku wiadomości z Pjongczangu. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula wystąpią w kwalifikacjach do sobotniego olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej. Taką decyzję podjął Stefan Horngacher po dzisiejszych treningach, a w nich cała czwórka błyszczała. O szczegółach Filip Czyszanowski. Latem tu jest tak. Gra sobie koreański klub Gangwon. Zimą miejsca na boisko już nie ma. My marzymy o medalowym biało-czerwonym hat-triku w ciągu najbliższych dni. To jak? Umowa stoi, panowie? Wszystko jest realne, dopóki piłka w grze, jak da się mówi, wszystko jest możliwe. Super drużyna w nowych szatach. Olimpijski debiut kasku Kamila Stocha z malunkiem za nami. Ja tylko powiem, że to jest jakiś ptak. No to lecimy dalej. Furorę robią buty, wyciągnięte specjalnie na olimpijską galę z napisem Eagle, bo tylko dla orłów. Tak się zaskakuje rywali w wyścigu technologicznym. Pytania o szczegóły ucinane błyskiem. Nowe buty. Jeżeli chodzi o sprzęt, to proszę z trenerami. Ja nie wiem, butów nie zauważyłem, także... Dokładnie, no po co będę odpowiadał? Nie, no nie mogę mówić takich rzeczy, bo to gdzieś tam od razu później wyjdzie. Ważne, że nowinka się sprawdza. Dwa z trzech porannych treningów dla Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. W każdej sesji mieliśmy co najmniej trzech Polaków w dziesiątce. Jest moc. I tylko Piotra Żyły szkoda. Na prośbę o rozmowę grzecznie kiwał głową i odmawiał. Przeczuwał, co się święci. Skakał najsłabiej i powędrował na ławkę rezerwowych. W czwartkowych kwalifikacjach zobaczymy czwórkę Stoch, Kubacki, Kot i Hula. Wieczorny trening na skoczni Alpensja. Polacy odpuścili. Demonstracja siły urządzona, więc teraz niech martwią się inni. Z Pjongczangu Filip Czyszanowski. Otwarcie zimowych igrzysk w piątek, ale już jutro w Telewizji Polskiej pierwsze transmisje ze skoczni oczywiście. O 11.20 pokażemy serię treningową, o 13.00 kwalifikacje do konkursu na skoczni normalnej. Zapraszamy do jedynki.